Znajdujemy się przy Urzędzie Gminy Tuczna. Wójt dzisiaj z rowerem. Z jakiej to okazji? Okazja jest duża, nad bardzo duża, stulecie odzyskania niepodległości, także wystarczająco jest wielka i podniosła okazja. Dlatego dzisiaj, 6 maja, rozpoczynamy, myślę, tą imprezą, cykl imprez, które będą upamiętniały tą wspaniałą rocznicę na naszego kraju. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy rajd rowerowy, patriotyczny rajd rowerowy od Tucznej w kierunku Rozbitówki pod pomnik Legionów, następnie do Wólki Zabłockiej, gdzie znajdował się kiedyś i w tym roku, mam nadzieję, odbudujemy kopiec Piłsudskiego, a następnie wracamy do Tucznej i tutaj już odczytamy apel poległych, następnie zakończymy tradycyjnie ogniskiem. Jakie inne wydarzenia związane ze stuleciem niepodległości gmina Tuczna planuje w najbliższym czasie? W przyszłym czasie planujemy przede wszystkim na najbliższej sesji podjąć uchwałę, która w taki specyficzny sposób uczci to stulecie odzyskania niepodległości. Otóż postanowiliśmy w tym roku wybić pamiątkowy medal, który będzie nawiązywał do stulecia odzyskania niepodległości, a też do historii Tucznej. Także 10 maja, więc w środę, podejmiemy, Rada Gminy, mam nadzieję, podejmie taką uchwałę i Tuczna, już gmina Tuczna będzie miała taką pamiątkę w postaci medalu. Medal ten będzie wręczany osobom zasłużonym dla naszej gminy, a więc wnioskodawcą mogą być wszyscy mieszkańcy gminy, natomiast uhonorowanym może być każdy obywatel, mieszkaniec ziemi, który w jakiś sposób zaszczycił się, zasłużył się, zaszczycił obecnością naszą gminę i zasłużył się dla tej właśnie gminy. Poza tym tradycyjnie wspólnie ze szkołą, z biblioteką uroczystości patriotyczne. No i myślę, że takim podsumowaniem tegorocznym będzie nasz tradycyjny, już od kilkunastu lat organizowany Festiwal Pieśni Patriotycznej w Tucznej.